Witajcie moje pikselki, przed wami wspaniały, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. A nie, to tylko ja, Erielan. Dziś będziemy grali w grę Husk. Husk jest to horror przygodowy, o ile się nie mylę, naszego rodzimego studia Undead Scout. O ile także się nie mylę, bo z tego co czytałem, Undead Scout jest polskim studiem, liczącym chyba tylko 4 osoby, które stworzyło właśnie Husk. I w takim razie, żeby już nie przedłużać, może zacznijmy od razu. Matt. Matt, wake up. We're almost there. What? What's going on? We're almost in Shivercliff. This is where Daddy grew up? In this shithole? Anne, what's your language? Yes, this is Daddy's hometown. Why haven't we ever been here before? We just never got around to it. Never got around to it for the 13 years I've been alive? Sure. Well, you always asked about your grandfather, Anne. Now you'll have a chance to meet him. I just think you might be disappointed. Maybe he's changed. You know, I believe anyone can change. Yeah, I hope he's changed. Otherwise, it's gonna be a short trip. Mom, I gotta go to the bathroom. We're almost there. Can't you hold it? No, I gotta go. Will you come with me? Oh, all right then. Come on, let's go. No i zaczynamy naszą przygodę w przedziale ciągowym. O, czytaj. No, jak się czyta. Aha, Matthew, okay. Please read this letter before throwing it away. I'm dying, Matt. Before I go, I'd like to Matthew, see zanim wyrzucisz ten list, doczytaj go, proszę. Umieram, Matt, i zanim odejdę, chciałbym zobaczyć moją synową, wnuczkę i ciebie. Nie widziałem Ellen od... Niech mnie cholera. Od czasu waszego ślubu. Natomiast Anne, mój Boże, macie prawo mnie nienawidzić. Wiem, że byłem złym człowiekiem. Wiem, jak bardzo krzywdziłem ciebie i mamy. I zdaję sobie sprawę, że teraz już nic nie naprawię. Wiem, że wszystko spieprzyłem. Nie byłem najlepszym ojcem. Cholera, niemalże nie byłem nim wcale. Tak samo jak nie byłem teściem i dziadkiem. Ten czas, który minął. Nie naprawię tego, ale pragnę się z wami pożegnać. Czasami tak się dzieje w życiu, że idziemy drogą bez powrotu. Ja poszedłem taką drogą. To był mój wybór. A teraz chcę was tylko zobaczyć, zanim wszystko się skończy. Przyjedźcie do Shivercliff. Będę na was czekał. Wytrzymam, dopóki się nie pojawicie. Ojciec. P.S. Gdybyś nie zastał mnie w domu, to pani Bauer przekaże ci, gdzie mnie dokładnie znaleźć. Pamiętasz Libby, prawda? Mieszkała naprzeciwko nas na rogu Port Street i St. Patrick. Boże, te nazwy ulic. Dobra, czyli jedziemy do Shivercliff, tak? Shivercliff, czyli jak to jest Shiver po polsku, jak to było ciarki, tak? Ciarkowe miasto, to będzie bardzo, bardzo przyjemne miejsce, szczególnie z racji tego, co się tam będzie działo, domyślam się prawdopodobnie. Okej, nic więcej na tej kartce nie ma, jak to wyłączyć, dobra, prawym się przybliża, escape'em się nie da, aha, dobra, czyli tak samo jak się podnosiło. Portfel, co my mamy na portfelu? Nic nie mamy na portfelu, nie możemy go otworzyć. Wydaje się być pusty, albo jestem ślepy. Nie, chyba nic z nim nie ma. Dobra, nieważne. Idziemy? Gdzie my idziemy? No, żona i córka nie przyszły, więc trzeba ich chyba poszukać. Zamknij. Nie będziemy zostawiać otwartego przedziału przecież. Tu nikogo nie ma. No, gdzie jest toaleta? Halo? Puk, puk. Nie można tu nic zrobić. Nie mogę się rozpędzić i wbiec do środka? Nie. Chyba się nie da. Tu drzwi są zamknięte, kolejna toaleta, dwie toalety? Wow, jaki luksus. W polskich pociągach chyba czegoś takiego nie ma. Najwyżej jest jedna z tej strony, a druga na drugim końcu. Ale ciemno. O, można kucnąć i sprawdzić. Widzisz ten las? Nie, drzewa mi zasłaniają. Suchar. Jestem mistrzem sucharów, dobra. Idziemy szukać naszych kobiet, że tak to
że tak to powiem, dining car. Tam można zjeść obiadek. Pusto. Wszędzie pusto. O, może tu można wejść. I wejdźmy komuś do przedziału. Holy Bible. Biblia. A nic tutaj na tej Biblii ciekawego nie ma. Jedynie co jest napisane Holy Bible. Jest rok 1979 do 1980, przepraszam. Ale to nie, no tutaj jest jakieś dziwne coś. Ale chyba się nie da nic więcej kliknąć, dobra. Nie ma to jak wejść komuś do przedziału i przeglądać Biblię. Aby biec, wciśnij lewy shift, ok, pobiegnijmy sobie. O, zaraz, tutaj można coś jeszcze wejść. Nie patrz. Chipsy, tak? Chipsy czy nie chipsy? Wyglądają na chipsy, albo jakieś paluszki, papierosy, wyrzucić z okna. Kolejne papierosy, Lucky Stars. U nas są Lucky Strike'i, czy jak to się tam nazywa. Nie pytajcie mnie skąd wiem, po prostu znam niestety dużo palaczy. I to mnie trochę niepokoi. Dobra, idziemy dalej. Tutaj już wejść nie można, ktoś sobie zamknął. Szkoda, chciałem gazetkę poczytać. O czym? O pizzy, chyba. Albo o jakimś cieście. Home Cooking Pies 101. Okej. Czyli ktoś się przynajmniej nie będzie nudził. Idziemy dalej. Tu są kolejne... O, można chyba można otworzyć te drzwi, dobra. Jest kolejna toaleta, ale też zamknięta. Tutaj... Nie wiem, co to jest zdrapane to coś. Możliwe, że toaleta, możliwe, że jakieś inne miejsce. Dobra, przejdźmy dalej. Co my tutaj mamy? O, jest toaleta. Toaleta pusta, nie ma córki ani żony. Obejrzyjmy sobie jojo. Tylko po co mi to? Tak naprawdę, nic tu nie ma na tym jojo. Można sobie, przepraszam, popatrzeć. I kolejna toaleta, kolejna zamknięta toaleta. Idźmy dalej. Co my tu znajdziemy? Kolejne przedziały. Ale chyba wszystkie będą tym razem zamknięte. A nie, jednak nie. Znów można się komuś do przedziału wpieprzyć. Ale dziwne. Taki wielki pociąg. Wszędzie są jakieś bagaże i tak dalej, ale ludzi nie ma nigdzie w ogóle żadnych. Nic tu nie można sobie popatrzeć. Nawet nie można sobie tej książki przeczytać. Idźmy dalej. O, kolejny przedział do otwarcia, do obejrzenia. Cola. Ale kurde, wszyscy ludzie śmiecą. No wszędzie... pełno śmieci, a później wszyscy się dziwią, że pociągi takie brzydkie, nieładne i w ogóle. Co my tu mamy? Spliff. Creamy peanut butter. Nie wiem, ta nazwa jest trochę dziwna i raczej bym nie posmarował swojego chleba tym spliffem. No nic, nieważne, nic tu więcej nie ma ciekawego. Idziemy dalej. Naprawdę bardzo dziwne, że gdzieś nagle wszystkich ludzi wywiało z całego pociągu. Tu też nic nie możemy sprawdzić. Nikogo nie ma, nikt nie patrzy. Mnie tu nie było. No kolejny przejdzie, no kurde. Co my tu mamy tym razem? Krzyżówki. Krzyżówki, a w środku? Nie wiadomo co. Wygląda jakby tutaj... Aha, to wygląda trochę jak drzewo. Albo mogę się mylić. W środku jakaś jest informacja. Sit, Amet, Dolor, Ipsum... Lorem, coś tam. Wiem, przeczytałem od tyłu. No bo w ten sposób właśnie widziałem, że najpierw widziałem ostatnie słówko, potem dalej i tak aż do pierwszego doszliśmy. Only 199. Okej. Okay. Czapeczka, niefajna, nie podoba mi się. Idziemy dalej. Do tego można wejść? Nie można wejść. A, kapelutek szeryfa. Kurde, przydałby się kiedyś taki. Idziemy dalej. Fizz, gracze LOLa zrozumieją. Dining car, czyli... Aha, tam dalej. Kolejne toalety, kolejne zamknięte i znowu nie ma żony i córki. Blinds 95. What the fuck? Co to jest? Te komputery już chyba 20 lat temu wyszły z użycia. Znaczy może nie wyszły z użycia, ale ewoluowały do takich trochę większych skrzynek, że tak powiem. Ale stojących przy okazji. Na takim komputerze raczej haska byśmy nie odpalili. Jak już to może w rozdzielczości 64x64. Ale pewnie i tak by nam się cięło tak, że mielibyśmy... O nie podoba mi się to. Światło wróciło.
Aha, tunelem jechaliśmy, dobra. Boże. Ale znowu, kurde, dining car... teraz nie jedziemy tunelem. Okej, mam tylko nadzieję, że nic mi tutaj przed twarzą nie wyskoczy. Bo ja nie lubię... jumpscare'ów. Co my tu mamy? Jakieś wino. Shiver Cliff Merlot. Nie wiem, co to jest. Nie znam się na winie, o ile to w ogóle wino. Nie chcę tam dalej iść. The fuck. To ekspres do kawy tak piszczy. Zaraz, to jest ekspres? Wygląda trochę jak ekspres. Już mi... Nie podoba mi się to. Zaraz coś tu pewnie wyskoczy. Toalety chyba już tutaj nie zobaczę. Otwórz siłą. Aby otworzyć siłą, drzwi przesuń je w bok. Tylko żeby mi tu nic nie wyskoczyło, please. Okej, chyba otwarte. Dobra, udało nam się. Potrzebujesz kluczy, aby otwierać zamknięte... Aha, tutaj coś mi się pojawiło. No dobrze, że się informacja pojawiła, bo pewnie bym przeszedł obok. Bym nawet nie zauważył tego. Okej, idźmy dalej. Znowu, kurde. Kolejny przedział. Wszystkie shity są na swoich, że tak powiem, miejscach. Ale ludzi nie ma. Jestem jedynym człowiekiem w tym pociągu. To jest bardzo, bardzo dziwne i bardzo niepokojące. Ciekawe, czy gdzieś tu klucze do tamtego czegoś będą leżeć. Chociaż pewnie będzie w przedziale konduktorskim. Nie podoba mi się ta ciemność! Fucking shit! Dajcie mi jakąś latarkę! Aha, podnieś. O, klucze! O, proszę bardzo! Mamy klucze. No to ciekawe. Teraz możemy wrócić w tamto miejsce i zapalić światło prawdopodobnie. Tylko oby mi tu nic nie wyskoczyło w tym momencie. Tu jakaś czaszka już na tym wisi. Don't mix M. Gas, whisky. Co za idiota mieszałby gaz, czy raczej to jest chyba paliwo, z whisky. Chyba nie znam takiego idioty jeszcze. Nigdy nie widziałem, nawet na YouTubie nikt czegoś takiego nie robił. Zamknięte, teraz już jest otwarte. Kliknij i pociągnij, aby włączyć bezpiecznik. Okej, ale czy ja mam włączyć wszystkie te bezpieczniki, czy ja mam włączyć tylko jakiś jeden? Tutaj nie mogę przybliżyć, tak więc nie wiem, nie znam się nad czymś takim, nie jestem elektrykiem. Dobra, idźmy po kolei. I pyk, dobra. nadal się wyłączył. Nadal się wyłącza, co jest? No kurde. No dobra, to lecimy dalej. Ten się nie wyłączył. Ten... Aha. Okej, to teraz jest taka mała zagadka, trzeba wszystko posprawdzać, tak? A what the fuck? Okej, światło się włączyło. Nic więcej nie mogę robić. No zamknij. Okej. Trzeba pozostawić po sobie względny porządek, że tak powiem. Najlepiej w takiej pozostawić po sobie pokój czy miejsce, w którym się znajdujemy, w takim, w jakim je znaleźliśmy. Dlatego stąd nic nie będziemy ruszać. Teraz nie wiem, czy powinienem się wracać do przedziału, czy iść dalej. No ale zróbmy tak, że pójdziemy dalej. Zobaczymy, jeżeli będzie można dalej przejść, to przejdziemy. Jeśli nie, no, można dalej przejść. Toilet, restroom. Okej. Tylko, że troszkę zwisa nie tak, jak powinno. O, otwórz. To mi wygląda na jakieś... W tym okienku, wy widzicie? Takie oczka. I główka jakby i ciało, taki tułów, jakby duszka jakiegoś. Mam nadzieję, że nic mi tam nie wyskoczy. No, otwórz, do tyłu się cofam. O, ktoś tam jest. Żona z córką wracałem. Nie, nie zamykaj teraz. Nie zamykajcie się drzwi. Okno pootwierane. Zimno w przedziale. No właśnie, co się dzieje? Co tu się dzieje? Wow! Drzwi były otwarte przed chwilą i widziałem moją żonkę z córeczką. Gdzie jesteście, kochane? Wracajcie do mnie. Tam jest znowu ciemno jak w dupie, nie powiem kogo. Okej, kolejna toaleta otwarta.
Gościu ma jakieś naprawdę dziwne schizy. No i nie ma ich. Były i zniknęły. Jak David Copperfield. Puf. O, czekajcie. Co to? Jack Daniels? Bleh. No. O, populacja. O, what the f... Hej, dzięki za oglądanie. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A jeśli nie, to nie bój się nacisnąć łapkę w dół. Zapraszam także do komentowania i do usłyszenia w kolejnym odcinku.